Jak widzicie, sprzęt nieco nam odmówił posłuszeństwa i nie nagrał dźwięku w pierwszych klipach. Zatem witamy Was w wiosennym wydaniu. Postanowiliśmy odwiedzić Dzierżoniów. Nasz środek lokomocji to oczywiście hulajnogi, nieoceniony sprzęt w miejskim zgiełku. Chyba każdy z nas kojarzy firmę Diora. To właśnie w Dzierżoniowie znajdowały się zakłady Unitra Diora, przedsiębiorstwo produkcyjne sprzętu radiowego w okresie po II wojnie światowej. A zatem zapraszamy na zwiedzanie tego ponad 30-tysięcznego miasta, które oferuje nam wiele ciekawych zakątków. Gdzie byliśmy? Na Węgrzech? Gdzie to było? W Győr, tak. Także hulajnogi naprawdę się spisały, więc dlatego fajny temat, fajny w ogóle sposób na zwiedzanie miasta, nie? Jedziesz sobie na obrzeża miasta, tak, i zwiedzasz. Tak, parkujesz auto gdziekolwiek, gdzieś tam na jakimś parkingu i sobie zwiedzasz miasto. I tak właśnie chcemy to zrobić. Lekka góreczka jest. Nie wiem, czy te hulajnogi dadzą radę. Tak. Tu w prawo jest jakaś może wieża nadawcza, bo nie wiem, co to jest. A tutaj jest to. Ale ty nigdzie nie przejdziesz. Jakieś mury są tu. Wow! Dieses Portal stammt vom Hausring. Mury obronne zbudowane pod koniec XIII wieku z polecenia księcia Świdnickiego Bolka I. Początkowo miasto otoczone było murem pojedynczym z około 30 basztami półkolistymi i kilkoma na planie kwadratu. Prawdopodobnie w okresie wojen husyckich rozbudowano je o mur zewnętrzny. Między murami znajduje się pas ziemi zwany Międzymurzem, który pełni ważną funkcję w systemie średniowiecznej obrony miasta. W murach obronnych znajdują się portale z przebudowanych w XIX wieku kamienic w rynku. No, czyli dobrze mówię, że można się poczuć jak w średniowieczu. A to jest wieża Ciśnień, o. To. Tak. Synagoga, kościół, ratusz, kościół. Pięć obiektów. No i te mury w przedmieście, widzisz? My jesteśmy właśnie tutaj. I przy tym kościele. Tak. No i teraz to chyba ulica Świdnicka. Będziemy jechać tak, do rynku. Dobra, teraz jedziemy co? Do rynku, tędy. Dobra. To jest też fajne boisko. Thank you.
pewno fajne jest to, że są drogi zamknięte dla aut i że można tutaj sobie tak. No tak. Kawałek takiej fajnej drogi do rynku. Sklepiki robią fajne wrażenie. Pewnie jeszcze w sezonie są jakieś ogródki piwne. Czyli zwiedzamy stojąc. Tak. W miejscu. Drzewka fajna przy tych lampach, nie? Pierwsze wzmianki o Dzierżoniowie to lata 50. XIII wieku. Na początku swych dziejów Dzierżoniów podporządkowany był książętom wrocławskim, by wreszcie stać się jednym z czołowych ośrodków księstwa świdnicko-jaworskiego. Przez miasto przepływa rzeka Piława. Wzdłuż niej rozpościerają się piękne widoki na miasto, mury miejskie oraz ciekawa architektonicznie starówka. Dzierżoniów Reichenbach jest miastem o dobrze zachowanym, wykształconym w średniowieczu układzie urbanistycznym. Atrakcją miasta jest ciekawa architektonicznie starówka o okrągłym obrysie z wąskimi bocznymi uliczkami. Trafiając w takie wąskie trakty, możemy poczuć się, jak gdybyśmy byli gdzieś na południu i zwiedzali adriatyckie miasto. Kurde, plomby wypadają. O, patrz. Ewa 1969, odbiornik turystyczno-samochodowy. Jeden z pierwszych radioodbiorników przenośnych z zakresem UKF. Od samego początku Ewa cieszyła się tak dużym popytem, że sprzedawano ją spod lady w 1971 roku. Uznana jest, została za jeden z najlepszych produktów rynkowych. Jej kolejne modyfikacje wyszły w 72 i 74 roku. Proszę bardzo. Firmy Diora z Dzierżoniowa. Super. Jedziemy dalej. No fajnie właśnie, jeszcze coś może sobie zobaczyć tak. No tak, Diora kiedyś była tutaj właśnie w Dzierżoniowie, przyznana była na całą Polskę, tak? Firma Diora. Były anteny satelitarne firmy Diora. I co, i to wszystko upadło, no? No chyba tak. Tutaj mamy kolejny kościół. W
wzniesiony w XIV wieku przez zakon Augustianów Eremitów. Zbudowany z łamanego kamienia i cegły w stylu gotyckim. Ogólnie takie stare, nawet ten chodnik jest taki, nie? Ten bruk taki, takie kamienie, takie kocie łby. Z takich otoczaków jakby. Z takich, nie? Tak, no. Takich okrągłych, dużych kamieni. Bardzo ciężko się po tym chodzi, jeździ. Ojejku. Strasznie. Można zęby pogubić tutaj. O Jezu. Już teraz mniejszy jest trochę. Mniejsza kostka. A my już tutaj zajeżdżamy do... To jest może to? Ta synagoga? Nie. Synagoga. Bożnica wzniesiona przez gminę żydowską w 1875 roku. Przetrwała II wojnę światową jako niemiecka własność prywatna. Mieściła się tutaj wówczas administracja Hitlerjugend. Do lat 70. XX wieku była miejscem kultu wyznawców religii mojżeszowej. Okres, w którym społeczność żydowska w Dzierżoniowie osiągnęła największą liczebność, przypada na lata 1946-1949. Liczba Żydów mieszkających w powiecie w 1946 roku przekroczyła 17 tysięcy, dlatego miasto nazwane było Polską Jerozolimą. Miasto jakby nie zachwyca, ale ma jakieś tam swoje uroki, nie? Trochę na przykład mi też Rybnik przypomniał. No, Rybnik jest ładniejszy. A czy tutaj też może by było ładne, gdyby... No troszeczkę zadbali o te... Wiesz, może jak tutaj więcej, taka już wiosna przyjdzie, taka późniejsza, to i kwiatów więcej no tak. Postawią. To też właśnie trzeba, jaka jest pora roku, zobaczyć, nie? To jest kolejny... O, zobacz jak tu dużo daje taki remont chodnika, zobacz, nie? Tak. Też trakt smoka i to jest co? Kościół Świętego Jerzego, jako datę jego budowy wymienia się 1159 rok. Najwcześniejsza zmianka źródłowa pochodzi jednak z 1258 roku. Najstarsza historyczna budowla w mieście. Pierwotnie zbudowany z drewna, to też ciekawe. W XV-XVI wieku przebudowany. No. Wejdźmy, zobaczmy tam, co tutaj. No jedź. Tu jesteśmy od tej z drugiej strony tych murów miejskich, widzisz? Zobacz jak to się wkomponowało wszystko w ogóle w domy i tak dalej, nie? Zobacz. Takie nieduże miasteczko. Na hulajnogę sam raz, nie? Młyn Hilberta, atrakcja turystyczna. To młyn jest? Można tu wjechać? Tutaj chyba wsypywano, nie? Te wszystkie zboża. No tak, jak jakaś opuszczona stacja kolejowa. W Dymowicach jest też młyn do zwiedzania, jest dużo mniejszy. Ale taki znowuż przyjemniejszy w wyglądzie na zewnątrz. Ten tak trochę, nie wiem,
Jakoś mnie przeraża. A tu jakieś silosy wielkie. Widzisz? Tutaj fajnie wokoło, bo są ścieżki rowerowe. Też ładny skwerek taki, nie? Z ławeczkami. Miejsce. Tutaj fajne też takie, widzisz? Do grillowania miejsca, no fajne. Tutaj jakieś, nie wiem co to są, porzeczki, popatrz, takie do zjedzenia, nie? Do jedzenia. Takie owoce. Nie. No to tam do mostu pojedziemy i sobie przejdziemy przez most. Fajnie, nie? O, jedziemy. Uwaga, ślisko. Ha, tutaj jest jakiś dopływ. I ławy. O, ale powiedz ci, że taki ten most. Co? Nie jest zbyt bezpieczny. Czego? Takie tutaj duże przestrzenie. Dobry jest. Ale płyciutko tu jest. Ale jak fajnie widać, jak woda wpływa, nie? Tak. Od razu nurt się robi tam. No, bardziej bystry. Co to za rzeka ta druga? Ciekawe, zaraz zobaczymy. Ta rzeka taka wartka. Nie? Mniej szeroka, ale taka głębsza i bystrza. Bardziej bystra. Mhm. I tutaj nad rzeką, pod mostem, znaleźliśmy co? Pustelnia. Pustelnia pod mostem. Skonstruował Rafał Wiatrowicz, mechatronik, święty pustelnik. Chcesz? Pomóż. Rozmowa, żywność, pieniądze. To chyba ktoś sobie tu wybudował po prostu dom taki.
jakoś oryginalnego, ale... Czy to jest atrakcja turystyczna, czy to jest czyjś dom? Czy ktoś to zrobił, sobie bazę zrobiły? Czy ktoś to zrobił po prostu dla fanu, czy to zrobił ktoś, bo nie ma mieszkania, nie? No właśnie. No a po drugiej stronie, zobaczcie, wagony spalone na bocznicy. No i w tle oczywiście widać sowę wielką. Ładnie słonko nam świeci. Pogoda dopisuje? Tak, i tak. I tym sposobem zakończyliśmy naszą podróż po Dzierżoniowie hulajnogami. Bardzo fajna opcja po prostu zwiedzania, nie? Miasta, tak. To jest... Mam nadzieję, że zachęciliśmy kogoś. Tak, to jest coś naprawdę... Takie trendy teraz, nie? Będą, że po prostu wsiadasz, znaczy wkładasz hulajnogi do samochodu, jedziesz do jakiegoś nieznanego ci miasta, na obrzeżach wysiadasz. Ale jest też dużo teraz coraz więcej takich wypożyczalni też hulajnóg i więc na pewno ludzie będą też częściej korzystać z tej opcji, żeby w ogóle hulajnogą się przemieszczać po mieście. Mhm. No mówię, już kilka miast tak zwiedziliśmy, naprawdę polecamy. My będziemy się żegnać z wami z Dzierżoniowa. Trzymajcie się.